Ja!
Dzień dobry trenerze, bardzo udany sezon za wami. Dzisiaj pewnie lekki niedosyt, brak wygranej w Grajewie, ale z perspektywy całego meczu wydaje się, że ten remis zasłużony dla obu drużyn. Jak to trener może ocenić? Witam. Może od początku. Skupimy się na meczu. Z perspektywy meczu, pierwsza, druga połowa, remis. Dobra, powiedzmy, że sprawiedliwe, ok? Pierwsza połowa, to powinniśmy zamknąć ten mecz totalnie w pierwszej połowie. Ja miałem 2-3 sytuacje, jeszcze do tego można było dołożyć. I na tej pierwszej połowie powinniśmy w ogóle zakończyć granie w piłkę. Druga połowa, jak ja to mówię, dwa ognie, brak kontroli nad meczem. To nie był KS Wasilków z tego sezonu, powiem tak. I z perspektywy całego meczu różnie to mogło się skończyć, bo mogło być w dwie strony. I my mieliśmy sytuację w drugiej połowie i Warmia skończyło się remisem. Co do całego sezonu, to no prawie przed meczem powiedziałem chłopakom, że bez względu na to, co się stanie dzisiaj i jutro w Szepietowie, to jestem z zespołu bardzo dumny. Bo ja też byłem w takiej sytuacji, gdzie wchodziłem jako trener prosto z zespołu, tak? Gdzie wszyscy jesteśmy kolegami, nawet czasami trochę więcej, przyjaciółmi. Znamy się nie od dziś, a zespół i ci zawodnicy nie dali mi odczuć tego, i nie wykorzystywali tego, że jesteśmy kolegami. Po prostu to, co chcieliśmy sobie, zakładaliśmy razem z trenerem Podłuchem i z Rzeszkiem Nowaczukiem, to oni to realizowali z pokorą, z szacunkiem do nas. I za to muszę im podziękować, bo nie było takiego momentu, gdzie te relacje były w jakiś sposób nie tak poprowadzone. Więc za to im na pewno dziękuję. Za to, że byli odważni od pierwszego meczu. A może jeszcze inaczej. Że w tych najważniejszych, najtrudniejszych meczach, które graliśmy, realizowali to, co chcieliśmy. Nie zawsze to nam wychodziło, ale mimo wszystko za to im dziękuję. I naprawdę duże brawa dla zespołu, dla każdego zawodników. Dla mnie trenera jako pierwszy sezon w piłce seniorskiej to jest mega sprawa grającego trenera. Teraz to już się skończy, bo dzisiaj to był mój ostatni mecz. Już podziękowałem chłopakom za wspólną grę przez te kilka lat dobrych. Teraz po prostu trzeba się skupić na jednym. Właśnie trener wspomniał o dwóch niewykorzystanych sytuacjach, ale jednak mimo wszystko popłoch tutaj w szeregach Warmii trener robił z perspektywy boiska w pierwszej połowie. Chciałem zapytać, czy to nie druga młodość, a trener tu nam się żegna. No, mimo wszystko PESEL zobowiązuje, tak? Jak nie wskoczyło się na sam szczyt, grając w piłkę, no, trzeba pójść w drugą stronę. Tym bardziej też, tak jak już wyciągałem sobie wnioski ostatnio, no za dużo rzeczy uciekało w treningu i w takim postrzeganiu zespołu na boisku, jak jest się na boisku, a jak stoi się z ławki. I na tym trzeba się skupić. No, w PESEL-u się, jak to mówi, się nie oszuka, tak? Trzeba się skupić na jednym. Trenerze, to ja dziękuję za bardzo wyczerpującą odpowiedź, mimo że tu były obawy, że nie uda nam się dobrze porozmawiać, ale było świetnie i prawie tak dobrze jak na boisku, można powiedzieć. I jeszcze ze swojej strony życzę powodzenia oraz przemyślenia może tej decyzji, bo gdzieś tam dobrze to naprawdę wyglądało, także... To znaczy... Jak to... Jeden z kolegów mi ostatnio powiedział, pewne rzeczy się nie zapomina, tak? Oby było zdrowie do biegania. Coś w tym jest, tak, ale mimo wszystko, że tak jak tu pan powiedział, że chciałem popłoch, że tak powiem, to tego zdrowia brakuje. No. Nie można mieć dwóch rzeczy naraz po prostu, trzeba się skupić na jednym. I na tym się skupiamy od nowego sezonu. Chociaż
na pewno by się chętnie pograło jeszcze. Jest też drużyna rezerw, może gdzieś tam. Podejrzewam, że tego się taki trener powiedział, się nie zapomina, więc na boisku będzie ciągnęło. Jeszcze Orlik jest Liga BLS w Białymstoku, także zobaczymy. Czyli jeszcze Michał Kryśko nie mówi ostatniego słowa. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Gratulacje remisu, bo to zawsze cenny punkt z prawie niepokonaną drużyną z Wasilkowa i jednym z liderów tego sezonu. Najpierw może o meczu, a później jeszcze chwilę o całym sezonie, bo to już ostatni nasz wywiad. Jak z perspektywy trenera ten mecz dzisiaj przebiegał? Bo tutaj rozmawiałem z trenerem Kryśko i mówił, że ma trochę żal, że nie zamknęli tego spotkania w pierwszej połowie, a w drugiej mówił, że z kolei to mogło się odwrócić przeciwko nim, że nie wykorzystali tych swoich szans. Jak trenera Kryśko znam tyle lat, tak zawsze się z nim zgadzam. Znamy się od bardzo dawna i tu muszę też jak najbardziej potwierdzić słowa trenera gości, bo rzeczywiście przewaga Wasilkowa w pierwszej połowie, z której sporo zagrożenia wynikało. Oczywiście my trafiliśmy fajną akcję, fajną bramkę po indywidualnej akcji Arka i świetnym podaniu szyby, ale tu się zgodzę, że ta druga połówka i te nasze niewykorzystane okazje, które mieliśmy na jej początku, szkoda ich bardzo. Ta druga połowa trochę inaczej się potoczyć, ale potoczyła się, żeby emocje do samego końca. Kończymy sezon remisem i tak z perspektywy całego rozegranego sezonu debiutanckiego, trener powie, że sezon też jest na remis, czy delikatnie czuje się trener jednak zwycięzcą, bo wynik z poprzedniego sezonu został mocno poprawiony? To tak, jeśli chodzi o liczby, na pewno to na plus, to faktycznie to ten debiutancki sezon to pierwsze moje takie powiedzmy rozgrywki, które uważam, że dały mi bardzo wiele, jeśli chodzi o edukację trenerską, jeśli chodzi o rozwój trenerski. I z tego się cieszę tak prywatnie najbardziej. Jeśli chodzi o nasze miejsce, punkty, to wszystko, jak to się toczyło. Oczywiście jakiś lekki niedosyt jest, bo musimy czuć ten niedosyt, bo myślę, że jeszcze można było więcej z tego wycisnąć tego sezonu, ale no, trzeba oddać też tutaj drużynie z Suwałk, drużynie z Wasilkowa, drużynie z Wysokiego Mazowiecka, że oni tych błędów popełniali mniej troszeczkę i tych strat punktowych mieli mniej. I no, taki sezon, jak obie te drużyny, przede wszystkim pierwsza i druga w naszej tabeli, zaprezentowały, to może się prędko nie powtórzyć, tak uważam, w tej naszej lidze. Więc tak to bym określił. Czy uważa trener, że gdzieś tam mały kryzys, który wdarł się na jesieni w meczach z Michałowem przed Skrypem, tutaj właśnie mógł być kluczowy, jeśli chodzi o zajęcie czwartego miejsca przez Warmię Grajewo? Trudno tak powiedzieć, być może, bo ewidentnie ten kryzys w tym momencie sezonu nas troszeczkę dopadł i to były dwa tygodnie, gdzie straciliśmy sporo punktów. Ciężko tak jednoznacznie ocenić, żeby to był ten newralgiczny moment, który wpłynął na ostateczną pozycję w tabeli. Myślę, że takie szkoda mi najbardziej przez przekroju całego tego sezonu to strat punktu z tych porażek z Wysokim Mazowieckim. Jakoś one tak bardzo mi zapadły w pamięci, jeśli chodzi o jesień, jeśli chodzi o mecz wiosenny tutaj u nas w Grajewie. Tak. Tutaj bym się tak upatrywał, bo to była druga kolejka zarówno jesiennej i wiosennej rundy i taki troszeczkę widać było, że nawet po tej porażce przede wszystkim wiosennej, że tak trochę zeszło nas nasz powietrze, że troszeczkę nam ta porażka podcięła skrzydła, że byliśmy bardzo dobrze nastawieni do rundy wiosennej i tutaj zdaliśmy sobie sprawę z tego, że to trzecie miejsce trochę nam odskoczyło. Finalnie można było jeszcze to trzecie miejsce wywalczyć i zbliżyć się na pewno do niego, ale no straty punktu były i niestety. Obiecałem chłopakom, że użyję pewnych słów w wywiadzie i bardzo się koncentruję na tym, żeby je wpleść tutaj. Nie jest to łatwe, ale chłopaki, dla was wszystko. Papuga, czyli Arek Mazurek, który gada jak papuga. Okno. Dzisiaj, żeby tam Michał Kosa troszeczkę lepiej przymierzył, to pewnie by to w okno wpadło.
i Żyleta. Ponownie Michał Kosa wszedł na boisku, miał być jak Żyleta i tak było, bo fajnie na ślizgu wyczyścił Janka Pawłowskiego, także nie będę was zawodził, chłopaki, to wszystko dla was. Dziękujemy trenerowi za przerywnik, tutaj lodem jak Karol Strasburger ze swoimi żartami. A teraz będę mógł bardziej się skupić na odpowiedziach, bo ciągle mi gdzieś to z tyłu głowy siedziało. Już teraz, ja nie przedłużając, bo i tak ten wywiad jest dosyć długi, pragnę jeszcze raz pogratulować, życzę udanej analizy, bo na pewno taka po sezonie się wydarzy i tak jest, a następnie udanego urlopu i już głowy pełnej pomysłów na rozpoczynające się 9 lipca ponownie przygotowania do kolejnego sezonu. Z tego miejsca bardzo jeszcze raz, już dziękowałem w szatni, bardzo jeszcze raz chcę podziękować swojej drużynie za to jaką pracę wykonali, za to jak uważam fantastycznie się rozumieliśmy i w szatni i między powiedzmy w momencie drużyna trener i drużyna, bo to też było istotne. Dziękuję bardzo zarządowi za daną szansę, za to, że na mnie postawił ten zarząd. Bardzo dziękuję. I jeszcze bardziej dziękuję za kibicom, za frekwencję, za to, że nas wspieraliście, za to, że mogliśmy wam podziękować tutaj po meczu dzisiejszym. Mam nadzieję, że ta moda na Warmię wraca i widać to w naszym mieście, gdzie coraz więcej jest osób, które utożsamiają się z klubem, chodzą w barwach klubowych i to bardzo cieszy. Mam nadzieję, że to będzie jeszcze tylko rozwijane i w przyszłym sezonie ta frekwencja będzie tak dobra, jak praktycznie przez całą rundę. Jeszcze raz dzięki bardzo za to, że byliście z nami i do zobaczenia już niedługo. Pozdrawiam. Dziękujemy i do zobaczenia. Pozdrawiam, do zobaczenia.